Witam wszystkich. Dawno mnie znowu nie było. Będą teraz takie, były takie przerwy przez ostatni tydzień. Ponieważ mała, no niestety, no przy małej nie mogłam nagrywać. Teraz poszła do przedszkola, więc już wszystko ruszy tak, jak powinno ruszyć. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, podłapałam po prostu pomysł i cały ten kawałek wyklejam razem. Już nie dzielę na tego, na kawałki. Sporą część już wykleiłam, także będziemy teraz leciały, ja będę leciała dalej. Teraz mamy numer 746 i ja Was troszeczkę pochylę. Muszę zobaczyć, gdzie to P jest. O, będzie lepiej widzieć. Znowu będzie się trzęsło niestety. Miałam ogarnąć jakiś inny sposób przekręcania tego statywu, ale za bardzo nie mam jak, powiem Wam szczerze. Nie mam jak. Także na razie musi być tak, jak jest. Wyklejam teraz, idąc na legendzie, od dołu do góry, więc od największego numerka do najmniejszego. Wczoraj miał być filmik o wyklejaniu, ale niestety na wczoraj mieliśmy święto, więc powiedziałam, że na spokojnie zrobimy sobie jeszcze przerwę i od dzisiaj zaczniemy z powrotem działać. Tutaj jeszcze jednego mi brakuje. Tu jest jeszcze P. Wyklejając ostatnio, tak się zastanawiałam, że robiąc tą połówkę, nią sobie posprawdzam do końca. Cały ten pasek na następnym filmiku Wam pokażę, jak to wygląda. I pokryję sobie go od razu klejem, czyli Mod Podge'em, żebym, jak robiła, jak będę robiła drugą stronę, żeby ta już mi się po prostu nie psuła. Dobra, 746 mamy zrobione. Dalej mamy numer 743. Siedem, cztery, trzy to jest procent, znak procentu. Kolor normalnie jak żółtko. Od razu muszę Was przeprosić, jeżeli nie czytałam komentarzy. Jeżeli ktoś do mnie pisał teraz, a ja nie czytałam komentarzy, to bardzo przepraszam. Ale miałam ciężki tydzień dość. Pod wpływem zdrowotnym.
I po prostu ciężko mi było nawet wziąć telefon w rękę. Wszystko na raz zawsze się wali. Jak się wali tak po całości, to już jedno za drugim. Okej, okay. I co, tyle by było naszego procentu? Tak mało? No cóż, no to sypujemy sobie. Moja mała dzisiaj poszła do nowego przedszkola, znaczy do nowego. Budynek tylko został przeniesiony w inne miejsce. Ale szczęśliwa jest, bo widzi te same panie, więc jest ok. Dobra, mamy 743 zrobione. Dalej mamy 720 i to jest S. 720 i to jest S. Nie wysypuję go dużo, bo może też będzie malutko. Tutaj mamy eskę. I tutaj będzie eska na kwiatuszku. I tak jak mówiłam w następnym filmiku, też jak skończymy sobie wyklejać, naklejać, pokażę Wam, jak organizuję sobie następny obrazek, bo obiecałam Wam, że zrobimy sobie któryś z tych dwóch, które mam, takie mniejsze. Więc pokażę Wam, jak organizuję sobie i w co. Jak to niektórzy nie widzieli może pierwszych filmików, to im pokażę teraz. W czym przechowuję, jak przechowuję. Moje diamenty. Ok, chyba wszystko z eski. No, potem się pewnie ogarnie. Normalnie kawy mi brakuje, ale nie chcę pić. Nie mogę, szczerze mówiąc, ale kurczę, napiłabym się naprawdę. Dobra. 720. Dalej mamy 701 i to jest B. To będzie zielony już. 701. To jest B. To już sobie wsypię cały. Na pewno cały pójdzie. Aczkolwiek nie wiem. Teraz tak, tutaj od góry sobie zacznę. Tym dwa, przyklejam się. Dobra, i zaczniemy sobie stąd może. Ogólnie jak robiłam dla siebie, to zakrywałam dwie części. Najpierw robiłam na jednej, potem przekładałam drugą, żeby mi się po prostu nic nie kleiło do kleju, żeby mi się tam nic nie przykleiło dziwnego. Natomiast tutaj już zrobię sobie, otworzyłam wszystkie trzy części, żebyście lepiej widzieli.
Nie chcę mi się już za bardzo szczepiać. Szczepiać, znaczy się. Trzeba będzie dodać troszeczkę kleju. Nie wiem, gdzie dodałam. Wezmę sobie ten, co tutaj mam, bo gdzieś kusiałam ten większy mój kawałek. No chodź tutaj, już się nie chcę wyjść. O. Mam takie malutkie też z zestawów. I potem ten klej sobie formuję w kulkę, aczkolwiek on się i tak zbiera na palcach. Tutaj sobie ładnie dociskam, bo nie dociskając kleju, on po prostu przy nacisku zacznie nam wychodzić. I trzeba będzie go z powrotem dawać i tak dalej. I po prostu cały czas to samo będzie. No, widzicie? Przy nacisku on po prostu wychodzi. I tak przez jakąś chwilę niestety będzie tak robiło, że będzie nam wychodzić ten klej, dopóki się nie ogarnie i nie zostanie tyle, żeby po prostu nam to pasowało. Czasami się przyklejają od razu dwa. No też można tak zrobić, że można po prostu sobie jeden rzucić, a ten sobie obrócić i sobie do tego dotegować, chciałam powiedzieć, docisnąć. A od razu Was przepraszam, ja nie jestem zbytnio rozmowna. Jutro mamy środę, jutro nagrywamy wyszywanie. Chciałam Wam nadrobić ten stracony czas, którego nie było w tamtym tygodniu, więc bardzo możliwe, że jutro powyszywamy sobie aż 2 godzinki. Ten mi spadł. Też przerwę w wyszywaniu tego mojego ACDC, ale muszę się za niego wziąć, bo już jest bardzo, bardzo późno. Już jest 16 dzisiaj sierpień, więc praktycznie mam niecałe 2 miesiące na to, żeby go wyszyć. Jest bardzo mało, ma bardzo mało czasu. Dlatego muszę sobie dokupić nitki, bo zauważyłam, że nie mam dość dużej ilości tych nitek. Mulinek, więc będę musiała sobie kupić. Syna wysłałam na tydzień do dziadków. Później już się będziemy zbierali pomału do szkoły. Muszę mu wykupić bilet miesięczny, jeżeli można coś w ogóle takiego wykupić.
Nie mam żadnego pojęcia, szczerze mówiąc. Troszeczkę się obawiam tego jego jeszcze nie tym pociągiem. Wolałabym go wsadzić do autobusu, jest bezpieczniej, ale niestety, znaczy bezpieczniej. A jakoś tak się czuję lepiej w autobusie niż w pociągu. Ale znowu nie jeżdżą autobusy niestety ze Strzelec do Gliwic. Nie ma autobusu bezpośredniego. Więc zostaje pociąg. Jak on sobie tam ogarnie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że sobie szybko znajdzie jakiegoś znajomego, co z którym będzie się spotykał. No to tak na początku tylko się boję, bo potem już po jakimś czasie to się wprawi chłopak. Dobra. No, gdzieś pod palcem ja. Wsunimy sobie najpierw w górę. Muszę was troszeczkę przesunąć, żeby w razie czego mógł zastopować telefon. O! Za daleko. O. Dobra. Tu mamy B. Strasznie mi głowa rypie, że tak powiem. Boli mnie strasznie głowa i chce mi się okropnie spać, ale nie chcę wypić kawy, bo ostatnio niestety moje wrzody się odzywają. Moje ciało po prostu że niestety wrzody to jest taki straszna rzecz. Zazwyczaj aktywowałem się na wiosnę i jesień, ale ostatnio miałam troszeczkę stresu i troszeczkę nerwów i tak sobie zafajdałam żołądek z tych nerwów, że jedyne co czuję to gorzkie i jeszcze raz gorzkie. Cokolwiek zjem, nawet jak zjem czekoladę, to za chwilę będę czuła gorzkie. I na razie muszę sobie troszeczkę przefolgować. Dlatego mojego syna wysłałam do dziadków na tydzień. Trochę się odstresować. Bo po prostu no, nie wyrabiałam już. Kto ma wrzody, to wie jak to boli. Wie jak to jest. No, także będę teraz, jak na razie normalnie jem, aczkolwiek no nie wszystko powinnam. Przede wszystkim powinnam mniej jeść i na pewno żadnego smażonego, ciężkiego, ciężkostrawnego. Także jednym słowem, wrzody to jest przesrana rzecz, naprawdę, uwierzcie mi. Jak nie macie, cieszcie się, że nie macie. Tfu, odpukać od razu, niemalowane. Nie ma, nie jest to nic przyjemnego.
Poszłabym jeszcze raz na gastroskopię, ale powiedziałam, że nie, dziękuję. Jedną już miałam. Nie chcę was straszyć, ci co nie mieli, ale no ja dla mnie to jest strasznie nieprzyjemne badanie i zostaje to po prostu w głowie do końca życia chyba już. Oczywiście mogę zrobić sobie prywatnie gastroskopię pod narkozą. Narkoza 500 zł plus badanie. Ale mam teraz jeszcze ważniejsze wydatki i muszę zrobić sobie rezonans na kręgosłupie znowu. Także. No, poleciał mi. No dobrze, że jeden. Zamyśliłam się i widzę jedno P, którego nie zrobiłam. Ale
Ale to takie pojedyncze rzeczy, których ja nie widziałam wcześniej, to sobie wydrobiła później, na samym końcu. No widzicie, teraz jak już z lewej strony jest telefon. Dobra, i z B to chyba będzie wszystko. Jednak nie zrobiliśmy całego pojemniczka. A nie mam takiego połowie pustego, żeby przesypać, więc musi wrócić tutaj. Na pewno 700 to jest też zielony, to jest ten znaczek tutaj. Jego też jest dość dużo. Więc sobie wysypiemy całe. A, i znowu się przykleiłam. Dobra, tutaj od góry nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy, tu mamy. Jak patrzę się czasami na ten obraz, to tak mi śmieszy troszeczkę, że zmieszali zielony z niebieskim. To znaczy, że będzie widać piksele, takie mam wrażenie. Będzie straszna pikseloza. Powiem Wam, że naprawdę ja tak jak ostatnio mówiłam, obawiam się tego obrazu. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak w przyszłym tygodniu Wam to podniosę, rozłożę, pogarniamy jeszcze te diamenciki, które nam powiedzmy tam się pogięły, podpadały. Trzeba będzie to wszystko pooglądać, ponaprawiać. I normalnie się zakichałam. Mam tutaj wentylator włączony, nawiew na mnie, bo jest ciepło. I nos mi nie wytrzymał, jednym słowem.
Zielonego jest dosyć dużo. Więc troszeczkę nam to mi to zajmie. Myślę, że tutaj cały pojemniczek pójdzie z tym zielonym. Dwa mi się wzięły. Zrobimy sobie teraz tutaj, żeby troszeczkę kierunek zmienić, bo jak, no patrzcie, jak długo robię w tym samym kierunku i w to samo miejsce, to jest po prostu, no tak jak robiłam ten niebieski, och, nie lubię takich dużych kawałków tego samego koloru, ponieważ robi się to nudne po pewnym czasie. Tutaj bemiałam, też nie zrobiłam. Nigdzie nie ma, tu jest parę. Dwa. Tu jeden. Tu jeden.
Okej. No i znowu wracamy do tych dużych miejsc. No, tak mi się wydaje, że to już jest ostatni chyba oprócz czarnego kolor, który jest w takim większym nakładzie, że tak powiem. Reszta już będzie w takich mniejszych kawałeczkach. Na górze, na tej górnej partii, którą będziemy obracać, tam jest strasznie dużo zielonego, bo tam będzie już góra, będzie dużo drzew z tego co widzę, praktycznie sama zieleń i sam niebieski, takie mam wrażenie. W piątek też sobie pomalujemy 2 godzinki. Pokażę Wam, jak pozmieniałam kolory w jednym z obrazów, ze zwykłych, no nie wszystkie, ale niektóre kolory pozmieniałam z tych dołączonych do zestawu na farbki od Shippera. I powiem Wam dlaczego. Zrobiłam taką zamiankę.
Jeszcze chwilkę i będę musiała kończyć nagrywanie, ponieważ muszę jechać na miasto coś załatwić. Myślę, że nie skończymy nawet tego zielonego do końca. Może tackę tylko wykorzystam do końca i będę musiała się zbierać. Palcem się przykleiło. Jeżeli podoba Wam się filmik, bardzo proszę o łapkę w górę i o subskrypcję kanału. Będę wtedy wiedziała, że jesteście ze mną i oglądacie filmiki. Nawet jeżeli pobieżnie, to pobieżnie, ale jesteście ze mną. A to jest bardzo ważne. Dziękuję od razu tym nowym osobom, które dołączyły do mnie, do mojego kanału. I są tutaj ze mną. Razem idą. I chcą patrzeć, co ciekawego tutaj będzie. Także już przy końcu dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się jutro na wyszywaniu. I ostatni z tego. Jeszcze trzeba będzie niestety numer 700 podokleić. Dobra. Ja zlecę. Jeszcze raz życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia jutro.